Cześć, z tej strony Michał, witam Cię w jednym dobrym uczynku. Tym razem w trochę innej formie, a to dzięki namowie koledze, z którym miałem okazję spotkać się w tym tygodniu. Także myślę, że będziemy teraz szli w tą formę, czyli bardziej wideo niż tekst. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Słuchajcie, jest październik, na dworze jest coraz zimniej, coraz chłodniej. I stwierdziliśmy z Pawłem, że bardzo dobrym pomysłem będzie pomoc tym, którzy sami sobie nie mogą jej zorganizować, a mianowicie zwierzętom. Więc w tym tygodniu robimy wyzwanie, aby kupić koce, karmę, nie wiem, zapytać pobliskie schronisko, co jest im potrzebne na ten okres. Słuchajcie, jak już wybierzecie schronisko, które chcecie wspomóc, warto jest zapytać, co im najbardziej się przyda. W moim przypadku okazało się, że najbardziej przydatne będą kongi, ponieważ psiaki dużo spędzają czasu same w kojcach i taka zabawka daje im dużo rozrywki. Także zanim pojedziecie, najpierw zapytajcie, co potrzebują. I dostarczyć oczywiście. Więc wszyscy ci, którzy mają ochotę i chcą podjąć to wyzwanie, zapraszam z całego serducha. Dodatkowo jako zmianę zrobimy coś takiego, że jeszcze nie wiem, czy we wtorek, czy w środę, będziemy pokazywać wam, jak my te zadania, te challenge'e wykonujemy. I tak na koniec tylko powiem, że to, co powiedział mój znajomy na spotkaniu, bardzo mnie mocno dotknęło. A mianowicie powiedział, że Michał, ale tak naprawdę skutkiem ubocznym tych wszystkich zadań w ostateczności będzie niesienie dobra. I to mi bardzo mocno zapadło w głowę, więc zapraszam wszystkich, trzymam kciuki. Działamy. Cześć.